Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W poniedziałek otrzymaliśmy informację od naszej słuchaczki, która trafiła do szpitala w Kępnie, gdzie, jak stwierdziła, spotkała się wręcz z chamskim potraktowaniem przez lekarza. Na SOR do Kępna trafiłam dzisiaj z zwiększającym się bólem biodra lewego do samej nogi, wręcz kręgosłup, pachwiny, wszystko. Ból był, mimo tego, że udzielili mi opieki bardzo dobrej w niedzielę w Pycowie, niestety ból się nasilał, a że będąc akurat w Kępnie, postanowiłam iść na najbliższy SOR, bo już w ogóle nawet nie umiałam chodzić, podnieść nogi. Na początek wyszedł pan pielęgniarz, który zmierzył mi temperaturę, bardzo sympatyczny. Pan poprosił, żebym poczekała, pod czym wyszedł doktor. Tak się przedstawił w momencie, kiedy go w ogóle o to poprosiłam, bo nie raczył. I powiedział mi, że on się w połowie otwartych drzwi, że on się nie będzie byle jaką rwą kulszową zajmował. Kiedy ja już zaczęłam płakać z bólu i mówić mu, że to nie jest rwa kulszowa, że to jest stwierdzone silne zapalenie i prawdopodobnie spowodowane urazem, i mnie to wszystko coraz bardziej boli, brzuch mi jest niedobrze cały czas, to powiedział, że moje objawy go nie interesują i że mogłam się zgłosić do swojego lekarza. Kiedy mu tłumaczyłam, że ja już przeszłam wizytę lekarza, ale w tym momencie już nie ma lekarza u nas, i że a ja po prostu wręcz cierpię z bólu i dodatkowo opiekuję się swoim dzieckiem sama, bo mąż w pracy, to powiedział, że on ma w dupie moje problemy osobiste i że nie będzie się takimi sprawami zajmował, że jeżeli w ogóle to jest rwa jakaś, to on nie będzie sobie tutaj tym zawracał głowy. To znaczy, że wcześniej przy dwóch pacjentach w ogóle musiałam, widząc, że ja byłam na tym przedsionku, tam musiałam będzie upominać się, żeby ktoś wyszedł. Więc podejrzewam, że po prostu panu doktorowi, jak ostatnie dwa przypadki, które też spotkały moją rodzinę, przeszkodziłam w piciu kawy. Z relacji kobiety wynika, że przeszła ona wcześniej zabieg operacyjny biodra. Zanim trafiła na SOR w Kępnie, lekarz w Sycowie wykluczył dolegliwości związane z rwą kulszową. Diagnoza poszła w kierunku stanu zapalnego. Zabieg miałam kilkanaście lat temu i od tej pory nie spotkałam się z takim bólem w ogóle. Nie przeszłam żadnego urazu. Do dzisiaj nie przewróciłam się, nic mi nie szczeliło, nie potknęłam się. Pani doktor jasno wczoraj na 100% stwierdziła, że to jest stan zapalny, spowodowany na pewno jakimś uszkodzeniem w środku. Poprosiła mnie o to, żebym poszła pod skierowanie do lekarza rodzinnego, bo ona jako świąteczna opieka nie może tego wystawić. I oczywiście dzisiaj się udałam, wzięłam zaszczyki przepisane przez nią. Pan doktor przepisał mi skierowanie na rentgen, ale ja już nie wytrzymałam po prostu. Sprawy zatrzymały mnie w Kępnie, gdzie też czekałam na męża. I właśnie zgłosiłam się do najbliższego SOR-u, bo ja już po prostu mdlałam. Mi było słabo i niedobrze z tego bólu. Pacjentka przyznała, że podobnie jak ją potraktowano niegdyś jej bliskie osoby. Mój mąż z opuchniętą nogą jest sportowcem. Noga była jak bania. Sina, krwista, wręcz krwiaki na niej były. Pojechał, zawiozłam go na SOR, ledwo chodził, w ogóle nie był w stanie dotknąć nogą ziemi. Usłyszał, nie pamiętam od jakiego pana doktora, że tak naprawdę to tego nawet nie trzeba owinąć, że to się samo zagoi. Po czym załatwiłam mu prywatną wizytę i okazało się, że noga jest skręcona z zerwanymi wiązadłami. Ma zresztą zdjęcie pewnie gdzieś tej nogi w telefonie. A drugi przypadek to był, gdzie kolega jechał podobnie ze spuchniętą nogą. Ona mu puchła, bolała go tak, że on nawet skarpetki, nawet ręcznikiem nie mógł jej przetrzeć. To usłyszał, że po prostu jest za duży i to jest obciążenie na nogę. Po czym stojąc tam, słyszał w międzyczasie, jak państwo z tyłu na torze życzyli sobie wszystkiego najlepszego, stukali się nie wiadomo, czy szklankami do kawy, czy czym. W każdym razie bawili się dobrze, a do niego przyszli w ostateczności. Czy zamierza pani złożyć zażalenie, jakąś skargę na tego lekarza? Tak, oczywiście. Najpóźniej jutro skarga zostanie dowieziona do pani dyrektor osobiście. Ja sobie nie pozwolę na takie traktowanie. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.